zapowiadając nadchodzący sezon artystyczny, chciałbym rozpocząć od tego, że Filharmonia nie pozostaje obojętna na katastrofalną powódź, która dotknęła województwo opolskie. Podczas inauguracji 27 września będziemy kwestować na rzecz powodzian. Będą to połączone dwie akcje wspierające zbiórki, z jednej strony organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną oraz druga zbiórka, której także zdecydowaliśmy się tutaj pomóc i wspierać, zbiórka organizowana przez Fundację Human Dog, która dedykowana jest już stricte dla poszkodowanych powodzią z województwa opolskiego. Duży nacisk postawiliśmy na utwory, które od dawna w Opolu nie gościły. Nazwiska kompozytorów, które od pewnego czasu nie pojawiały się w Opolu. Już za chwilkę kilka szczegółów. Oczywiście naszym celem jest też kształtowanie programu, który będzie aktualny, który nie będzie obojętny na to, co się dzieje wokół nas, który będzie w aktualny sposób odpowiadał na problemy współczesności. Wśród nich dwie kwestie chcielibyśmy podkreślić, czyli sprawy związane z między innymi z nowatorską technologią. Niektóre z koncertów będą ten temat poruszać. Oczywiście inne palące sprawy współczesności, takie jak technologia, czy inne problemy społeczne, czy ekologia, będą tutaj również obecne i poruszane przez nas. Naszą filharmonię odwiedzi wybitna skrzypaczka Marta Gidaszewska. Wykona ona razem z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej utwór Rafała Vaughana Williamsa, The Lark Ascending. Dlaczego wybitna? No proszę Państwa, myślę, że mało jest osób w Polsce, które zdobyły ponad 100 pierwszych miejsc na konkursach skrzypcowych. I to właśnie pani Marta Gidaszewska jest taką osobą. 11 listopada, tutaj uroczysty koncert muzyki polskiej, zgodnie z pewną tradycją, która do tej pory była obecna. W programie Józef Elsner, oczywiście Szymon Laks, będzie też Fryderyk Chopin w premierowym wykonaniu opracowań etiud fortepianowych na orkiestrę i dwa utwory współczesne. Będą to utwory Artura Kroszla i Aleksandra Lasonia. Bardzo liczymy na obecność kompozytorów podczas koncertu. Staram się to podkreślać, bo myślę, że to jest bardzo ważne i ja jestem z tego bardzo zadowolony, że to dyrygentek będzie tutaj w tym roku też dość sporo. Chloé Mézy, francuska dyrygentka, wybitna postać, absolwentka École Normale de Musique de Paris. W programie również utwory, których do tej pory w Opolu nie było. 23 maja tutaj mury Filharmonii odwiedzi były dyrygent Przemysław Neumann, był dyrektor Filharmonii. W programie utwory Rossiniego, Haydna i Bernsteina. Solistą za to będzie Sławomir Cichor, trębacz. A 6 czerwca, no taka nowinka, nowość w Filharmonii, koncert prawykonań. Zabrzmią trzy utwory. Będzie to nowy utwór na orkiestrę Yushina Gima, koreańskiego kompozytora. Będzie też w programie koncert na harfę, elektronikę i orkiestrę mojego autorstwa oraz koncert na trąbkę, elektronikę, chór i orkiestrę autorstwa dyrektora Macieja Fortuny. Pozostawiam na koniec kwestię inauguracji. Mamy tutaj niesamowity zaszczyt gościć artystów, maestro, solistkę koncertu inauguracyjnego. Bardzo się cieszę, że będę mógł ten koncert poprowadzić i już wiem, że po dzisiejszej próbie będzie to na pewno porozumienie ze mną i z solistką jest bardzo dobre. Orkiestra też już dokładnie wie, o co chodzi. Piąta symfonia Beethovena to jest zawsze coś, co nie wymaga w ogóle żadnych komentarzy. Zresztą też orkiestra jest siłą rzeczy przygotowana, no bo grała to, można powiedzieć, tysiące razy i przygotowanie nie polega tu na czytaniu czy na przygotowywaniu czegokolwiek, tylko na stworzeniu pewnego rodzaju spójnej koncepcji, żeby to dzieło naprawdę zostało wykonane tak, jak ja sobie tego życzę i tak, jak ja chcę i tak, jakbym chciał, żeby orkiestra chciała. To jest takie podwójne powiedzenie. I tak się też dzieje, już właściwie też jesteśmy w trakcie prób. Myślę też, że zwieńczenie koncertu naprawdę będzie bardzo interesujące. To jest dla mnie bardzo wyjątkowy koncert i bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie, aby wziąć udział w inauguracji sezonu Filharmonii Opolskiej. Jest to pierwszy mój koncert solowy z orkiestrą po konkursie, więc jest dla mnie niezwykle ważny. Zwłaszcza, że wykładujemy koncert Witolda Lutosławskiego, który mi, wiadomo, towarzyszył podczas konkursu. Już od razu atmosfera na próbie była niesamowita.
Czuję się bardzo zaopiekowana również. Współpraca z maestro jest niezwykle wyjątkowa. Właśnie wiem, że muzyka Lutosławskiego jest bliska jego sercu, więc to bardzo też ułatwia współpracę. Orkiestra jest bardzo dobrze przygotowana i atmosfera, tak jak mówię, jest bardzo przyjemna, wręcz przyjacielska i jest to współpraca na najwyższym poziomie.